Daniel Mąka i kapitalna interwencja. Bramkarz AKS Górki. Niedokładnie przejął piłkę Daniel Mąka, czy będzie bramka? Mateusz Wichniewicz ratuje KS Górkę przed utratą bramki. Marcin Rudnicki odpowie, czy po drugiej stronie boiska. Arkadiusz Dawidczyk. Jeszcze był rykoszet. Arkadiusz Dawidczyk do tyłu, do Marcina Olszewskiego. Ma sporo miejsca, Arkadiusz Dawidczyk i Mateusz Wichniewicz łapie piłkę. Kuba Zając, Marcin Rudnicki i KS Górka na minutę przed przerwą obejmuje prowadzenie. Kwestia czasu, bo zobaczymy, czy faktycznie tak będzie. Kamil Wilczek, Rafał Soja, to Górka teraz w ataku, Rafał Soja i 2-0. Emocje sędzia Szymański i Marcin Rudnicki za chwilę stanie przed szansą. Marcin Rudnicki, dobre uderzenie Marcina Rudnickiego. Marcin Olszewski z kłopotami, ale skutecznie. I teraz znowu bliscy trafienia zawodnicy KS Górki, boczna siatka. Rafał Soja. Kuba Zając, ale... Daniel Mąka! Blisko Wisła za kroczem, ale to kolejna fajna akcja Wiślaków. 2 minuty z malutkim haczykiem do końca meczu. Marcin Olszewski. Daniel Mąka. Arkadiusz Dawidczyk, ależ blisko, Wisła zakroczy. Arkadiusz Dawidczyk, jeszcze Daniel Mąka i mamy kontaktowe trafienie. Rafał Soja i KS Górka prawdopodobnie przypieczętowuje swoje zwycięstwo i będzie mogła dopisać do swojego dorobku punktowego kolejne 3 oczka.